Może już jest tutaj za duży ruch na osiedlu. Czyli między blokami jest za duży między ruch? Blokami. O, a to czyli a kiedyś był ograniczony ten ruch? No kiedyś jak nie było bilitu, to nie było takie na tej chwili. Nie wiem kto zezwolił na to takie rozjeżdżanie jest... naszych chodników. Aha. Duże kałuże oblewają nas. O. No tak. Czyli dziurawe ulice. No, chodniki przede wszystkim. A jest bezpiecznie? To zależy jak kto patrzy na to i o który chodzi. Jeśli chodzi się później, no to wiadomo, że nie bardzo. A na przykład miejsce dla dzieci, żeby miały się gdzie pobawić? Bardzo ładnie. Tak? Mamy dzieci. Dla dzieci małych do. Jedna rzecz, którą chcę najważniejszą poruszyć, to jest hałas. Hałas, który nas nęka niebywale. Ja zresztą w tej sprawie występowałem już w różnych instytucjach wyspów. Na hałas składają się trzy czynniki. Mianowicie żużel, nie zawody, ale treningi codzienne. Prosiłem o ekrany akustyczne od strony właśnie tutaj wschodniej, ale to bez skutku ze strony Polonii, bo oni trenują i to zawsze, wiesz, od rana 8 czy tak dalej i to trenują, zapuszczają się i powiedzmy. Także te zawody by nas nie przeszkadzały, ale te treningi to są niestety uciążliwe. Druga sprawa to jest bezpodstawne używanie często sygnałów karetek pogotowych. Nie w dzień, ale w nocy. Często zwracam uwagę, kiwam, bo chodzę z pieskiem i to bez skutku. Oni jadą przy pustej ulicy na pełnym sygnale dźwiękowym po godzinie 22, to znaczy o 23, o 5 rano, bo ja chodzę właśnie w tych czasach na spacer i to niestety jest nagminne. Często kiwam im, ale to oni jeszcze więcej dokładają. Pusta ulica, on jedzie na pełnym sygnale. Wystarczyłby sygnał świetny. Sygnał świetny starczy, bo wiadomo, że jedzie. Otworzą mu, ale nie jedzie pełnym sygnałem i to bezkrytycznie. To jest druga sprawa. Trzecie mamy jeszcze do tego helikopter i także ta ulica Jurasza stała się udręką. Tak jak kiedyś była bardzo spokojną ulicą, to w tej chwili jest właściwie nie do życia, bo hałas nas zabija. To znaczy te czynniki na to się wszystko składają. I nic w żadnym kierunku się nie można zrobić. Ja nie wiem, co zrobić. W każdym razie karetki, no i powiedzmy żużel, no, helikopter, no i ten helikopter to jest poraniczny, ale jest też. Nie? Także tego spokoju nie ma. Bardzo dużo zrobiliśmy w swoim środowisku nauczycieli. Na podniesienie estetyki osiedla. Była to inicjatywa oczywiście mieszkańców. Zwłaszcza mieszkańców bloku 13. Proszę Panią, no są tego efekty. Bo zresztą to było kiedyś nagłośnione w prasie, proszę Panią, w jakiejś gazecie, że poszli sąsiedzi za tym dobrym jakimś takim budującym przykładem. I w związku z tym, proszę Panią, naprawdę osiedle w tej chwili stały się jedną z ładniejszych w tej chwili, powiedziałabym. Zresztą o to zabiegałam od początku, żeby taką... nauczycielskie osiedle było jakimś wzorcem, przykładem estetyki przede wszystkim, bo jestem sama estetka. No i w związku z tym, proszę Panią, naprawdę są dobre tego przykłady. Spółdzielnia oczywiście przyszła z pomocą, mimo że to już parę lat to myśmy robili, tak wie Pani, bez pomocy w zasadzie, ale zrobiono ogrodzenia, zniknęły przydomowe, że tak powiem, klepiska, bo to były klepiska. A klepiska, to co Pani ma na myśli? Znaczeniono wydeptane gliny pod blokami do końca i dopiero ludzie spontanicznie zaczęli to robić. Pani doktor kiedyś w tej 19 zaczęła robić, nasadziła piękne kwiaty. No, także w tej chwili powiedziałabym, jeśli Państwa to interesuje, że zachęciłabym naszym tym jakimś takim przykładem inne osiedla do tego, że właściwie takim niedużym wysiłkiem można bardzo dużo zmienić i zrobić.
To znaczy, proszę panią, no po prostu niedużo, tam nawet w tej chwili to jest niewiele osób zaangażowanych tych, z takich nauczycieli, sąsiadów, ale na przykład po 13 ja robię z panią muzyczką ze szkoły ze szkoły sąsiedniej, która zajmuje się drzewkami, ja zajmuję się kwiatami. Proszę panią, w sąsiednim bloku też kilka osób się zorganizowało i właśnie to robią. Także powiedziałabym, gra warta świeczki, proszę pani. Po to, żeby coś zrobić, nie tylko siedzieć, ale coś od siebie zrobić. Więc tyle chciałam powiedzieć. Spokojnie na ogół jest, nie można narzekać. Także jedno, co tylko apelowałabym. No właśnie. Nie tylko do tego, w tym przypadku, na swoim osiedlu, ale w ogóle, skoro można, to poruszyć w prasie sprawę dbałości w ogóle ludzi o estetykę swojego miasta. Na przykład po pierwsze nie łamać, to nie wymyślone przeze mnie, czy przez kogoś, proszę państwa, zarządzenia odnośnie wyprowadzania psów. A więc pies może, to ja walczę ze swoimi sąsiadami. Walczę o to, że pies może, no przecież gdzieś musi, no proszę panią, ale gdzie ten pies ma się załatwić? No ma prawo załatwić się na tym człowieka, ale proszę państwa, po pierwsze, żeby sąsiad nie chodził po trawnikach, bo to żadna przyjemność, jak ktoś chodzi, mieszka na pierwszym, na parterze, a ktoś mu chodzi całe watachy ludzi, sami, rozumiemy, wydepczą resztki trawy. I ja osobiście zawsze każdemu zwracam uwagę na to. Więc żeby psa wypuszczać na długiej smyczy, niech się przyleci, niech nawet zrobi tą kupkę tam. Chyba, że już w miejscu takim tużowym przy przejściu. To wolno, ale jeżeli już chodzą ludzie i robią sobie właśnie te ścieżki tam, gdzie im się podoba, no to już jest brak dyscypliny, brak poszanowania, jakiejś troski miasta o estetykę.